Majestat gór zachwyca każdego. Wiele osób pragnie nie tylko podziwiać, ale też dobrze góry poznać. Wędrówki, odkrywanie to pasja, która z czasem przejść może wręcz w uzależnienie. Uzależnienie to jest silniejsze często od rozsądku, od zdrowej kalkulacji. Czy powinniśmy, czy to bezpieczne? Każdą pasję, w każdy nauk wliczone jest przecież ryzyko. Jak to w życiu? Czasem jednak ryzykujemy niewiele, a czasem na szali ryzyka stawiamy wszystko – nasze życie. Zapraszam Cię dziś w kolejną podróż. Tym razem odwiedzimy góry, które przepełnione są tajemnicami, a zjawisk dziwnych i niewyjaśnionych w nich jest co niemiara – nasze Tatry. Nim jednak zaczniemy, pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Dzięki temu pomagasz mi w rozwoju kanału. W dawnych opowieściach górali, które przetrwały do naszych czasów, pojawiają się na tatrzańskich szlakach duchy, widma i demony. Nie brakuje ich w tych okolicach. Można na każdym niemal kroku natknąć się na dziwne zjawy, które poruszają się szybko, bezszelestnie. I tak jak pojawiają się znienacka, tak też znikają. Na wysokich szczytach ludzie nieraz doświadczają dziwnych zdarzeń, widują białe damy, choć sceptycy uważają, że jest to wynik nadmiernego wysiłku i zmęczenia wspinaczką. Niżej, wśród hal górskich, czasem pojawiają się krwawe widma juchasów. Baśnie, legendy, opowieści. Każdy ma swoje zdanie na ich temat. Jedni w nie wierzą, inni z nich się tylko śmieją. Ale Tatry, oprócz tych istot, prawdziwych lub zmyślonych, mają naprawdę w swej historii zdarzenia, które od wielu lat pozostają zagadką. I choć usilnie próbowano te zagadki rozwikłać, nikomu się to dotąd nie udało. Tatry mają takie miejsca, które często określane są mianem Trójkąta Bermudzkiego. Znikają tu ludzie, rozpływają się i ślad po nich znika. Nie ma ani człowieka, ani jego ciała. Dolina Miętusia. Pewien grotołaz, schodząc z gór na wantulach, zobaczył zwłoki kobiety. Mężczyzna zszedł niżej i niezwłocznie zawiadomił topr. Przybyli na miejsce ratownicy, niczego nie znaleźli. Ciało zniknęło i choć przeszukano wielokrotnie teren, metr po metrze, nie udało się go odnaleźć. Podobne zdarzenie miało miejsce na hali Kondratowej. Kobieta wyszła z przyjaciółmi w góry. Poczuła się źle i postanowiła odpocząć na hali. Potem miała wrócić do Kuźnic. Nigdy tam nie dotarła. Nie znaleziono do dziś ani kobiety, ani jej ciała. Zagadki te, choć pewnie nie znajdą już swego rozwiązania, bo minęło przecież wiele lat, to i tak nadal żyją w opowieściach taterników i toprowców. I nadal budzą emocje, podobnie zresztą jak dziwne śmierci, które przytrafiły się tu ludziom. Wiadomo, że idąc w góry zawsze trzeba liczyć się z ryzykiem. Nigdy się nie wie, czy dany będzie powrót. Toprowcy każdego dnia ocierają się o śmierć podczas swoich akcji i niejedną śmierć widzieli, ale pewne zdarzenia i dla nich są niewyjaśnione. Pozostają tajemnicą Tatr. 3 sierpnia 1925 roku rodzina Kaszniców, która przyjechała w Tatry na wakacje, zaplanowała wycieczkę. Kazimierz Kasznic, wiceprokurator Sądu Najwyższego w Warszawie, jego żona Zofia i 12-letni syn Wacław pod opieką taternika Ryszarda Wasserberga wyruszyli z chaty Terego w Dolinie Pięciu Stawów Spiskich. Mieli przejść przez lodową przełęcz i dojść do Łysej Polany. W czasie wędrówki pogoda drastycznie się pogorszyła. Zerwał się silny wiatr i zaczął padać deszcz ze śniegiem. Kasznicowie zatrzymali się pod jaworowymi szczytami. Postanowili przeczekać. Zofia Kasznic nalała wszystkim po kieliszku koniaku. W przeciągu 15 minut trzej mężczyźni umarli. Zofia przez 3 dni siedziała przy zwłokach, a potem zeszła na Łysą Polanę. Była w dobrej formie. Została podejrzana o potrójne zabójstwo. Sądzono, że otruła mężczyzn, co potwierdzałby fakt, że butelka koniaku, jedyny dowód zbrodni, zaginęła. Przeprowadzona sekcja zwłok nie wykazała jednak otrucia. Mężczyźni zmarli na skutek obrzęku płuc i porażenia akcji serca. Co doprowadziło zatem do śmierci? Dlaczego ocalała jedna osoba? Wiele osób uznało to za zbrodnię doskonałą, zważywszy, że Kazimierz Kasznic
Z racji swego zawodu miał z pewnością wielu wrogów i wielu mogło zależeć, by się go pozbyć. Zatruty koniak podarowany prokuratorowi i tylko łód szczęścia, że zamiast 4 trupów były 3. Niektórzy dopatrują się tu jednak działania jakichś bliżej nieokreślonych sił, może mocy nadprzyrodzonych, duchów, demonów, które odebrały życie 2 silnym, zdrowym mężczyznom i dziecku. Podobnie niewyjaśniony jest przypadek grotołazów, którzy w drodze do jaskini w Kominiarskim Wierchu postanowili na chwilę usiąść. Mężczyźni byli zdrowi i pełni sił, coś jednak spowodowało, że 2 z nich w przeciągu pół godziny umarło. Jaki był powód ich śmierci? Nie wiadomo. Pozostała trójka wróciła cała i zdrowa. Podejrzenia były różne. Snuto domysły, że ofiary trafiły do próżni, która często w górach się zdarza. Ale dlaczego, jeśli to byłaby prawda, nie umarli wszyscy? W Tatrach są też i takie miejsca, które cieszą się złą sławą ze względu na występowanie tu dziwnej energii, która mami turystów, zwodzi ich i oszukuje. Na przełęczy Iwaniackiej dochodzi do dziwnych, niewyjaśnionych zdarzeń. Według opowieści świadków, którzy znają ją i często odwiedzają to miejsce, Iwaniacka straszy. Jedna z turystek wspomina swój pobyt, kolejny zresztą na przełęczy, jak koszmar. Mimo swojej dobrej znajomości tej okolicy, razem z koleżanką zgubiły się. Chodziły w kółko. Czuły strach i że coś dziwnego im towarzyszy i że to coś nie chce, by znalazły drogę powrotną. Zrobiło się ciemno, a one nadal kluczyły. Gdy spróbowały zerknąć na mapę, rozsypała im się na drobne kawałeczki zapalniczka, która miała tę mapę oświetlić. Strach był nie do opisania. Kobiety zaczęły się modlić. Udało się. Zdarzył się cud, w który wierzą po dziś dzień. Wierzą też, że gdyby nie on, dołączyłyby do grona ofiar, które mają na swoim koncie Tatry. Zdarzenia te to tylko kilka przykładów, jakie tajemnicze i mroczne bywają Tatry. A to, co jeszcze skrywają, pozostaje i pozostanie już chyba zagadką na zawsze. A ty, co o tym myślisz?